Witam Państwa najserdeczniej. To kolejne nasze spotkanie dotyczące problematyki fakturowej w tym szerszym cyklu VAT-u dla zaawansowanych. To, czym dzisiaj chcę powiedzieć, to są odpowiedzi na przede wszystkim na sugestie widzów, gdzie bardzo dziękuję, zainteresowali się poprzednimi odcinkami dotyczącymi fakturowania i zasugerowali rozwinięcie problemu związanego z pomyłkami w stawkach podatku, a zwłaszcza w podatku należnym, czyli w fakturach, które mają stawki wyższe od należnych. I fakturach, które są z podatkiem należnym, mimo że czynność jest czynnością zwolnioną od podatku, inaczej niż niepodlegającą. Czyli mamy do czynienia z sytuacją następującą. Ktoś wystawił fakturę w dobrej wierze, zaznaczam, nie chcąc wykorzystać jej w celu do oszustwa podatkowego, tylko w dobrej wierze i pomylił się. Mamy trzy rodzaje pomyłek. Czynność jest opodatkowana, rodzi podatek należny, natomiast na fakturze pojawia się inna stawka niż obowiązująca, zarówno wyższa, jak i niższa. To jest pierwszy przypadek. Drugi przypadek: na fakturze z czynnością zwolnioną, dotyczące czynności zwolnionej, pojawia się podatek należny, którego nie ma, no bo podatek należny powstaje ex lege. I tu oczywiście rodzą się pytania o zastosowanie artykułu 108, czy to jest podatek należny, 108 ust. 1. No i trzeci przypadek: wystawienie faktury z podatkiem należnym w sytuacji, gdy czynność nie było czynności podlegającej opodatkowaniu. Nie mówimy o żadnych fakturach pustych, tylko podatnik, podmiot sądził, że wykonał czynność podlegającą opodatkowaniu i powinien wystawić fakturę, bo faktury się wystawia obowiązkowo, to jest obowiązek, a nie prawo, ale czynność ta obiektywnie nie podlegała opodatkowaniu. W jaki sposób jakie to wywołuje skutki, zarówno co do ewentualnych korekt albo samego dokumentu, ale także, co bardzo ważne, jakie są skutki ewidencyjne. Ale najpierw o pewnym wydarzeniu. Może właśnie sukurs przez przypadek naszym rozważaniom wyszedł prawodawca, bo to w swoiście prawodawczy charakter wyroku, czyli wyrok prawotwórczy Trybunału Sprawiedliwości bardzo niedawno, bo z 29 września tego roku, czyli niedawno, nie to prawda nie dotyczący prawa polskiego, ale wyrok, no, który pokazuje zgódźmy się, tą egzotyką tego podatku w wykonaniu Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał Sprawiedliwości powiedział, notabene interpretując, odnosząc się do artykułu 203 dyrektywy, to jest ten odpowiednik artykułu 108, że jeżeli mamy do czynienia, podatnik nie wystawił faktury, ale w umowie zawarł wszystkie niezbędne elementy faktury, to jest faktura. Czyli umowa jest fakturą i nie tylko on tą fakturę wystawił, pisząc umowę, ale nabywca na podstawie tej umowy, umowo-faktury, może VAT odliczyć. Pozornie wydaje się ten pogląd bardzo przyjazny. Czyli jeśli obywatelu wpiszesz w umowy wszystkie elementy, przede wszystkim VAT należny, żeby nie było wątpliwości, mimo że nie wystawiasz faktury, to jednak ją wystawiłeś poprzez
zawarcie tych treści w umowie i na podstawie tej faktury, umowo-faktury, które nabywca będzie mógł wprowadzić do rejestru, to są oczywiście absurdy w sensie obiektywnym, ale tam sąd może opowiadać co chce, bo nie prowadzi żadnej ewidencji, na jakiej podstawie by podatnik wprowadził do rejestru zakupu tą umowę, ale zakładając, że, no, że tam sądy sobie mogą bujać w obłokach i mówić co chcą, a zwłaszcza taki jak tego rodzaju jak ów Trybunał, nazwijmy to z zadumą spojrzymy się na tego rodzaju przemyślenia, no ale taki wyrok jest i to bardzo niedawno i ogólnie wyrażający tę myśl. Ktoś mówi, no dobrze, no to wyrok z serii takich, nazwijmy to, dobroci, prawda, że władza sądownicza jest dobra, sprawiedliwa, bo zdaje prawo do odliczenia na podstawie umowy, bo umowa jest fakturą. No ale przecież jeżeli taki pogląd uznajemy za zasadny, to również ta umowo-faktura będzie podlegała artykułowi 108 ustęp 1, czyli jeżeli w umowie napiszesz podatek w stosunku do przyszłej dostawy czy świadczenia usług, której nie podlega opodatkowaniu, to ta umowa też staje się fakturą i będzie trzeba ten podatek zapłacić, nie wystawiając faktury. Czyli faktura nie była wystawiona, czynność nie podlegała opodatkowaniu, a podatek trzeba będzie zapłacić, bo przepis mówi, kto nie będąc podatnikiem wystawi fakturę, ma obowiązek zapłacić tę kwotę, którą wyraził. To jest, nie jest podatek należny, tylko podatek, to jest zobowiązanie podatkowe. Więc gdzie, na jakie manowce możemy zboczyć, biorąc pod poważnie to, co tam jest napis, co mówi Trybunał Sprawiedliwości. To jest oczywiście nie pierwszy i nie ostatni tego rodzaju przypadek, bo to jest wielkie ostrzeżenie, ogromne ostrzeżenie. Nie wolno tak naprawdę oddać w ręce tak, no, czy bytu podatników, mówiąc po prostu, no bo to jest ich byt. No, wyobraźmy sobie, ktoś podpisuje umowę, wydaje mu się, że czynność podlega opodatkowaniu, czynność nie podlega opodatkowaniu, wpisuje w tej umowie, że kwota netto wynosi tyle, plus podatek na podatek w wysokości takiej stawki. No a potem oczywiście tej faktury by nie wystawił, no bo przecież mówi, że jakiś to absurd, przecież to nie podlega opodatkowaniu. Natomiast na podstawie umowy, która jest fakturą, kierując się tymi, nazwijmy to, odkryciami Trybunału Sprawiedliwości, trzeba będzie ten podatek zapłacić. Miejmy nadzieję, że nikt tego poważnie nie traktuje, ale może się zdarzyć tak, że ktoś to weźmie pod uwagę, zwłaszcza jakiś euroentuzjasta lub złośliwy euroentuzjasta, który będzie mówił, no jak to, przecież jest wyrok prawotwórczy, to przecież jeżeli w umowie wpisano wszystkie istotne treści faktury, to jest faktura, w tym również ta faktura z tytułu artykułu 108, na podstawie artykułu 108 ustęp 1. I teraz wróćmy do wątku zasadniczego. Jeśli podatnik się pomyli, zaznaczam, nie jest istotne, czy pomylił się przy dołożeniu, mimo dołożenia należytej staranności, czyli jest pomyłka co do prawa i podatnik wystawił fakturę z podatkiem należnym, czynność była opodatkowana, ale stawka była w fakturze inna niż obowiązująca. To, co bardzo ważne, gdy ta stawka zastosowana na fakturze jest niższa od obowiązującej, to w kwocie należnej podatek należny wynosi tyle, ile wynosi ex lege. Czyli jeżeli najprościej mówiąc, ktoś wystawił fakturę 100 plus 8, a czynność podlega stawce 100 plus 23, to znaczy
23,123 kwoty 108 stanowi podatek należny i 100,123 kwoty 108 jest kwotą netto, bo podatek należny jest ex lege częścią kwoty należnej, tej kwoty należnej brutto. I wtedy jest, niezależnie od tego, jaką stawkę napiszesz, podatek należny wynosi tyle, ile wynosi. Natomiast nabywca oczywiście może odliczyć tylko to, co jest na fakturze, bo może odliczyć, bo czynność jest opodatkowana. Natomiast on ma dowód, którym posłuży się, którym to dowodem jest ta faktura, a tam jest tylko 8%, a nie 23%. Potem pewnie dostanie fakturę korygującą i wszystko zostanie naprawione. Natomiast gdy jest odwrotnie, gdy mamy do czynienia z stawką wyższą niż obowiązująca, czyli 23 w miejsce 5%, to zgodnie z ustępem drugim artykułu 108 należy odpowiednio stosuje się ustęp pierwszy. Zaznaczam, gdyby odczytać ten przepis tak, jak on jest napisany, to znaczy, że wtedy należy ten podatek zapłacić, tą różnicę, nie wiadomo, czy cały, albo przynajmniej tę różnicę, tę nadwyżkę kwoty 23 nad kwotą 5%, odpowiadającą kwocie 5%, i trzeba ją zapłacić. Czyli czytając przepis tak, jak on jest napisany, to ta nadwyżka nie jest podatkiem należnym, tylko podatkiem. Bo kwota podatku wynikająca z faktury w rozumieniu artykułu 108 ustęp 1 nie jest podatkiem należnym, tylko zobowiązaniem podatkowym. W związku z powyższym mamy do czynienia z takim nieporadnością legislacyjną, charakterystyczną dla niestety nie tylko tego podatku, bo przecież jeżeli ktoś w fakturze wykazał kwotę wyższą od należnej, ale czynność była opodatkowana, to oczywiście tworzy zwiększony, ale nie zobowiązanie podatkowe, tylko podatek należny. I tak zresztą rozumieją podatnicy. W rejestrze sprzedaży mają podatek należny w wysokości 23 i traktują całą kwotę, czyli zarówno tą, jak jest 23, to jest również 5. Jeżeli ta kwota 5, nie tylko tą kwotę 5%, czyli części podatku należnego, ale cały podatek traktują jako podatek należny. I co to znaczy? Bo odejmują od tego podatek naliczony. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, która nie jest bezpośrednio, nie jest, wynika z przepisu, bo przepis mówi o odpowiednim stosowaniu ustępu 1, a tam jest mowa o podatku do zapłaty, a nie podatku należnym. Natomiast jest zgodne z wiedzą na temat tego podatku. Stawka wyższa od obowiązującej tworzy podatek należny i uwaga, co jest bardzo ważne, tworzy podatek naliczony, jeżeli wszystkie pozostałe przesłanki są spełnione. Czyli jeżeli ktoś wystawił tego fakturę z podatkiem, kwotą podatku wyższą od należnej, to ten podatek jest podatkiem naliczonym, bo on jest podatkiem należnym. Pamiętamy, żeby kwota podatku mogła być podatkiem naliczonym, musi być również przede wszystkim podatkiem należnym. A co w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wystawieniem faktury z podatkiem, właśnie podatkiem czy podatkiem należnym, jeżeli czynność jest zwolniona od podatku? Wiemy jedno, ta kwota podatku nie tworzy podatku naliczonego, nie można jej odliczyć. Taki jest wyraźny przepis artykułu 88, czyli faktura jest podatkiem, którą otrzymał nabywca, a ta czynność była zwolniona od podatku.
Czyli na pewno nie tworzy on ten podatek należny, to podatku naliczonego. Ale czy to jest podatek należny, czy podatek? Jest to podatek należny. Czyli podatnik ma prawo wykazać tę czynność jako opodatkowaną, taką dobrowolnie opodatkowaną. I ten podatek należny wykazuje w rejestrze sprzedaży. To prawda, nie może, bo ta czynność nie stała się czynnością opodatkowaną. Czyli nie ma dobrowolnego opodatkowania przez sam fakt wystawienia faktury. Ale podatnik może, wykazuje ten podatek jako podatek należny, od którego może odjąć podatek naliczony z tytułu innych dostaw, które on dokonuje, czy innych świadczy, innych czynności. Ponieważ jego podatek naliczony jest skumulowany, tak jak i podatek należny jest skumulowany. On jednej rzeczy nie może zrobić. Nie może wykazać, odliczyć podatku naliczonego związanego z tą czynnością, ale z innymi, a on odejmuje kwotę skumulowaną, oczywiście odjąć może. Czyli jest to podatek należny, chociaż nie daje prawa do odliczenia z tytułu podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami, ale z innymi daje możliwość. No i co jest w przypadku, gdy podatnik wystawi fakturę na czynność niepodlegającą opodatkowaniu? Ex lege. Tym również niepodlegającą ze względu na miejsce świadczenia. Czyli teraz pytanie, czy to jest tożsama sytuacja? No niestety nie. Bo artykuł 108 ustęp 1 ma zastosowanie w przypadku, gdy to jest czynność bezwzględnie niepodlegająca opodatkowaniu. Natomiast gdy jest czynnością niepodlegającą ze względu na miejsce dostawy lub świadczenia usług, to on podatnikiem jest w rozumieniu tej ustawy. Jest podatnikiem, czyli w tym przypadku jest to podatek należny. Natomiast gdy czynność nie podlega bezwzględnie opodatkowaniu, najlepszym tego przykładem byłaby wystawienie faktury z tytułu czynności polegającej na sprzedaży majątku osobistego służącego za potrzebą konsumpcyjnym i podatnik nie wykonał tej czynności jako podatnik, ale wystawił fakturę. Ta czynność nie podlega opodatkowaniu, w związku z tym jest czynnością, ale nie jest czynnością w rozumieniu podlegającą opodatkowaniu, w związku z tym wtedy ma zastosowanie artykuł 108 ustęp 1 i podatek jest do zapłaty, a nie jest to podatek należny. I co jest bardzo ważne, faktury korygujące mogą być zastosowane wyłącznie do faktur w rozumieniu artykułu 106 i następne. Czyli w przypadku pierwszym, gdy podatnik wystawił fakturę ze stawką inną niż obowiązująca, ale czynność podlega opodatkowaniu i jest opodatkowana, oczywiście faktura korygująca jest skutecznym sposobem, skutecznym dokumentem generującym zdarzenie ewidencyjne. Tak samo w przypadku wystawienia faktury na czynność zwolnioną też podatnik ma, no moim zdaniem, obowiązek wystawienia faktury korygującej i to jest skuteczny, faktura wyłącza skutek ewidencyjny. Tak samo w przypadku, gdy wystawił fakturę na czynność niepodlegającą ze względu na miejsce świadczenia, ale wystawił fakturę z podatkiem należnym. Też jest podatnikiem jest to faktura w rozumieniu artykułu 106. Natomiast w tym ostatnim przypadku, gdy to jest faktura w rozumieniu artykułu 108 ustęp 1, oczywiście to nie jest faktura, w stosunku do której może być wystawiona faktura korygująca, natomiast podatnik, który działa w dobrej wierze, o czym swego czasu mieliśmy okazję mówić, ma prawo, no w zasadzie obowiązek
usunięcia tego dokumentu z obrotu bezprawnego, bo on potwierdza nieprawdę, chociaż niekoniecznie to było, znaczy było to nieświadome potwierdzenie nieprawdy, podatnik mówi, potwierdzam nieprawdę polegającą na tym, że jest to czynność fakturowana, podlegająca opodatkowaniu, taką czynnością nie jest. Powinien tą fakturą usunąć z obrotu bezprawnego, bo on w obrocie prawnym jako dokument, który ma cechy dokumentu, nawet może mieć cechy dokumentu fałszywego, nigdy nie był. No i powinien ten dokument zanulować, o tym swego czasu mówiliśmy. Do tej pory nie udało się naszemu prawodawcy wprowadzić zasady korekty podatku należnego w przypadku anulowania. No ale nie udało się, chociaż były projekty, zostały storpedowane przez ten biznes, który tam dba o to, żeby ten podatek był no właśnie takim potworem, jakim jest teraz. I w związku z tym tych zasad nie ma, natomiast podatnicy mówią, ale ja mogę powołać się bezpośrednio na dyrektywę, bo państwo członkowskie powinno wprowadzić te zasady, a podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w przypadku anulowania. To prawda, podstawa opodatkowania, a w tym przypadku ktoś mówi, to nie jest podstawa opodatkowania. No tak, nie, jest. Jest to ta swoista podstawa opodatkowania, nie ta w rozumieniu artykułu 29a, tylko podstawa opodatkowania, do której stosuje, bo to jest podatek, artykuł 108 ustęp 1 to jest jednak podatek wyrażony w kwocie kwotowej i procentowej, a procent jest od jakiejś podstawy, stąd też ta swoista podstawa w tym przypadku jest i powinna być zmniejszona poprzez anulowanie takiego dokumentu, no ale skoro nie było warunków określonych przez ustawodawcę krajowego, to trzeba to zrobić tak, jak się w dobrej wierze byle skutecznie, czyli wprowadzić jakąś tam procedurę anulowania tego dokumentu i faktycznie anulować, bo to jest obowiązek usunięcia tego dokumentu z tej przestrzeni prywatnoprawnej, bo on może doprowadzić do popełnienia czynu zabronionego przez nabywcę. Dlaczego? Bo on może uznać tę fakturę za fakturę, nie w rozumieniu artykułu 108 i VAT odliczyć, a on nie może go odliczyć, bo to nie jest podatek należny, tylko właśnie podatek. Dziękuję Państwu za uwagę. To są reakcje nie tylko na głosy ze strony widzów, ale także na to, co tam mówi do nas Trybunał Sprawiedliwości. Zgodnie z sugestią dalsze będziemy kontynuować problematykę stawek w następnych naszych spotkaniach. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Do widzenia.